Moja ulubiona ławka zajęta? Może sobie pójdzie, jak usiądę obok. Książka? Jest. Słońce? Jest. Ciastka? Są. Idealnie. Błogi relaks, czas zacząć. Na czym to ja ostatnio skończyłam? Przepraszam, co ty robisz? Moje ciastka? Patrz, te ciastka należą do mnie. Nie, jasne. Nie krępuj się. Obiadaj ciężarną. Halo. Moje. Pamiętasz? Taki to by pewnie całe becikowe przejadł. Co za ludzie. Chwila. Zabierasz ostatnie? No ja nie wiem, czy zauważyłeś, ale jestem w dwupaku. Z ręki. Nie. Ty wiesz, ile tam jest teraz bakterii? Poszedł sobie. Tylko szkoda, że z moimi ciastkami w brzuchu. A nic. Może mam jeszcze jakiegoś batonika? Skoro to są moje ciastka, to znaczy, że... że tamte były jego. Mamy skłonność do szybkiej, nieprzemyślanej oceny innych ludzi i sytuacji. Wszystko to, co dla nas nowe, co odbiega od normy, z reguły oceniamy negatywnie, nie mając przy tym dostatecznej wiedzy, by w ogóle móc dokonać takiej oceny. Słuszna jest zatem zasada, że pozory mylą, bo nie wszystko jest tym, czym wydaje się być na pierwszy rzut oka. Dlatego nie oceniaj pochopnie innych ludzi, tym bardziej jeśli ich nie znasz. Jesteś tu po to, żeby żyć. Nie przegap życia.